witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pomysł jednego z Was, jednego z moich widzów. Ja bardzo lubię, kiedy czytam komentarze i w nich pojawia się coś, co faktycznie daje do myślenia. I dodatkowo z takiej informacji można skorzystać i takie informacje, myślę, jak najbardziej należy Wam pokazywać. Jeżeli znajdę ten komentarz, dzięki któremu dzisiaj powstaje ten odcinek, na pewno wkleję go gdzieś tutaj na film. Słuchajcie, moi drodzy, F10, problem z czujnikiem temperatury czy ciśnienia. To jest czujnik temperatury, mi się wydaje, paliwa, który tak naprawdę, jeżeli rozszczelni się, puszcza nam do wiązki paliwo. Słuchajcie, ja tam z tego przewodu zdjąłem izolację, jeżeli chodzi o tą izolację, która trzyma wszystkie kable, ale ktoś mi bardzo fajnie podpowiedział, że tutaj nie tyle chodzi o tą izolację, co warto jest obrać pojedyncze te kabelki z właśnie izolacji i dać tam cyny, czyli tak jakby je przelutować, wtedy zamknie to drogę ropie, która mogłaby się przedostawać do wiązki. I ostatnio znajomy był z F10, gdzie właśnie znaleźliśmy problem paliwa, które dostawało się do sterownika, sypało różnego rodzaju błędami, między innymi błąd ciśnienia paliwa. To Wam też sporo może dać do myślenia, bo będziecie myśleć, że pompa Wam siada, pompa Wam opiłkuje, że macie uszkodzone czujniki na listwie, a tak naprawdę okaże się, że właśnie wszystko to jest przyczyną rozszczelnionego tego właśnie ciśnienia. Również były tam błędy związane z zbyt niskim ciśnieniem podczas rozruchu. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj jest weekend majowy i tak naprawdę trzeba z tym odcinkiem się uwinąć, ze względu na to, że zobaczcie, tu już czeka grill, a tutaj grzeje się lutownica. No i oczywiście majster warka zero, żeby nie było, nie? Ale tutaj już generalnie będzie, myślę, dzisiaj grubo. Więc myślę, że właśnie z racji tego weźmy się za ten odcinek. Dostęp jest bardzo utrudniony, ale postaram Wam się to wszystko nagrać jak najlepiej będzie się dało, więc lecimy. Słuchajcie, no jak widzicie, dostęp jest tutaj utrudniony. Oczywiście pewnie szłoby do tego jakoś lepiej dojść, ale tutaj nie ma co rozbierać. Ja sobie wypiąłem tutaj jedną wtyczkę. Tutaj mam wtyczkę właśnie od tego czujnika. No i tutaj w tym czujniku mamy cztery kabelki. Pierwsze co musimy zdjąć dużo dalej, tą izolację, która tutaj na tej wtyczce z tego przewodu jest, po to, aby, myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu naciągnąć opaski termokurczliwe i po prostu odciąć najzwyczajniej w świecie tutaj tą wtyczkę, ponownie ją lutując. Tyle, że jak widzicie, no dostęp jest jaki jest i różnie być może. Więc na samym początku ściągamy sobie tutaj właśnie tą izolację. Tutaj też uważajcie, jeżeli będziecie bawić się z lutownicą, żeby nie dotknąć. Tutaj większość przewodów jest gumowych, więc fajnie by było nic tutaj nie przypalić. Oczywiście da się to zrobić, ale no trochę się będzie trzeba napocić, właśnie ze względu na to, że dostęp tutaj do tych okolic jest jaki jest, a jednak warto by było nic tutaj więcej nie uszkodzić, a ogarnąć to. Więc spróbujmy sobie pomału tą izolację tutaj obrać. Mam nadzieję, że tutaj nie ponacinam jakichś przewodów. Pomału, nic na chama i myślę, że będzie git. Dobra, myślę, że tyle spokojnie mi wystarczy. Tutaj teraz spokojnie możemy sobie ten przewód uciąć. No i myślę, że jest ok. Ja tutaj patrzę sobie na dole w ten czujnik i żadnej ropy tam nie widzę. Byłoby tam coś widać, więc jest gitara. Lepiej zrobić to teraz niż potem próbować się na siłę ratować. Dobra, tak jak Wam powiedziałem, ja tą wtyczkę sobie tutaj teraz utnę po prostu i ona będzie ponownie zlutowana. To pozwoli mi fajnie potem naciągnąć sobie te wszystkie opaski termokurczliwe i powinno być git.
dobra, jeżeli będziecie działać tak jak ja, że będziecie chcieli sobie to uciąć, fajnie będzie, żebyście zostawili sobie taki dość dłuższy kawałek. Dobra, jak możecie zobaczyć, wtyczkę mam uciętą. Teraz musimy zdjąć sobie tutaj kawałek izolacji z jednej i z drugiej strony, naciągnąć na to termokurczki i te przewody razem sobie zlutować. W tym momencie, w tym miejscu, gdzie powstanie lód, po prostu ropa Wam dalej nie będzie szła w wiązkę. Więc to jest jedyna rozsądna metoda. Oczywiście, gdyby tutaj ropa wychodziła, bo też tak się może zdarzyć, no to samo zdjęcie tej grubej izolacji, która trzyma wszystkie kable, Wam pomoże. Jednak najczęściej właśnie ropa do sterownika dociera za pomocą właśnie tych tutaj drucików. Ona tędy właśnie jest wtłaczana, więc na tym się należy skupić. Dobra, no zobaczcie, ja już jedną stronę mam ładnie ogarniętą. Nie dam rady. No i tutaj znowu rura parzy, więc no, musimy jakoś się do tego w miarę dostać. Dobra, jedno poszło. Drugie mamy. Trzeci przewód i ostatni. I okej, zobaczcie, ja sobie tutaj założyłem już termokurczki. Dodatkowo tutaj zrobiłem na każdym przewodzie, dałem cynę z taką kropelką na końcu, ze względu na to, żeby po prostu przyłożyć przewód do przewodu i żeby mi to bez większego problemu złapało. Czy się uda? Nie wiem, zobaczymy, czy to mi w czymś pomoże. Jeżeli nie pomoże, no niestety tutaj jest mało miejsca. Tylko dwie ręce, więc trzeba to ogarnąć w taki sposób, żeby było w miarę szybko i w miarę dobrze. Dobra, ja sobie tutaj będę po kolei łapał przewód po przewodzie. Fajnie by było nie pomylić kolorów. Dobra, więc co, zaczynamy pomału. I zobaczcie, ja sobie to będę robił w taki sposób, że już chyba widzę, że to był głupi pomysł. Zaraz zobaczymy, zaraz się okaże. Zaraz połowa napisze, że tak się przewodów nie lutuje. Pewnie, że się nie lutuje, ale trzeba kombinować właśnie dlatego, że temat wygląda tutaj tak, jak wygląda, czyli jest ciasno. Dobra, spróbujemy inaczej. Spróbujemy teraz ten przewód, który chcemy zlutować, owinąć na ten przewód. No niestety miejsca jest bardzo mało, więc jakoś trzeba sobie radzić. I teraz po podgrzaniu ta kulka powinna się nam roztopić i połączyć oba te przewody. Zaraz zobaczymy, czy mój plan zadziała, czy nie zadziała. Dobra. Sprawdźmy, czy trzyma. Trzyma. I złapane. Dobra, i co? Za pięknie i za profesjonalnie to nie wygląda. Ale mam nadzieję, że będzie spełniało swoją rolę. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko odpalić auto, poskładać tu wszystko do kupy, odpalić auto i sprawdzić, czy będą jakieś błędy. Myślę, że nie będzie, bo wszystkie przewody chwyciły, więc ja sobie tutaj wszystko składam do
kupy, tak jak to było wcześniej. Dobra, i co tu dużo mówić? Jak widzieliście, pięknie to nie wygląda, miały być termokurczki i tak dalej. Niestety, no miejsca jest tyle, ile jest. W każdym razie myślę, że jak najbardziej będzie to spełniało swoją rolę, więc polecam taki zabieg zrobić każdemu. Co prawda, temat jest dość denerwujący, irytujący, no bo tak jak w moim przypadku, silnik jest rozgrzany, rura obok, która idzie do krótca wodnego parzy, ale tak naprawdę myślę, że warto się przemęczyć i zaoszczędzić pewnie parę tysięcy, no bo nowy czujnik, nowa wiązka plus czas, nie każdy będzie w stanie zrobić to sam, wygeneruje nam dość spore koszty. A lutownica, trochę nerwów, żeby tam dojść, żeby to zrobić, żeby jako tako to wyglądało. Widzicie, w moim przypadku jednak poszła taśma izolacyjna w ruch. I zaoszczędzicie parę tysięcy, bo zawsze, nawet jeżeli wam ten czujnik puści, ropa nie pójdzie wiązką dalej, a zatrzyma się właśnie w miejscach, w których polutowaliście wszystko. Więc jeżeli takie odcinki wam się podobają, zostawcie subskrypcję, łapkę, a my widzimy się w kolejnym odcinku, a ja rozpalam grilla. Do następnego, cześć! There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the...